Dzień dobry, pan Janusz? Dobry. Panie, panie Janku, ja dzwonię w sprawie lampy ogrodowej. Jest pan zajęty, czy tak? Ma pan chwilkę? No mam teraz, proszę. Na pewno nie dokuczam panu o tej porze? No na pewno nie. Dobra. Panie, proszę. Interesuje mnie taka lampa ogrodowa. Tylko która, pan musi mi przedstawić, bo ja nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, czemu to jest takie drogie. Pan sobie to dla żartu wystawił taką cenę, nie? Nie, one kosztują. Tak? Kurczę, bo ja bardzo potrzebuję... To taka nowa generacja lamp, bo to są lampy solarne. Ale jaja pan sobie robi z tą ceną chyba, co? Pan pod humorkiem. Co? Czy nie? Nie rozumiem. Pan pod humorkiem tą cenę chyba wystawił do tej lampy, czy nie? Nie, jak pan... To naprawdę jest takie drogie? Oglądał. No. Na OLX. Halo? Halo, na OLX. Halo? Ja z OLX dzwonię. Na OLX-ie, tak? Halo? Halo? Nie słychać nic. Halo? Słabe połączenie. No, nie słyszę. Nie, połączenie słabe. No, te lampy. Lampy. No. No, to co z tymi lampami? Pan, no, opowiada pan. No to jak pan tam poszuka na tych aukcjach internetowych, to ja mam najtańsze. Tak? Lampy inni, bo tam... Tak, bo wie pan, bo to, jeszcze... bo to jest... To jest takie, to, bo to bardziej, no wie pan, no żona mnie namówiła na tą lampę, mówię, dobra, wezmę ci, tylko szukam coś najtańszego, bo ona i tak się na tym nie zna, kupię dziadostwo, ale żeby działało. One dobrze działają, no, one mają panel słoneczny u góry, nie wiem, czy pan tam zdjęcia oglądał jakieś, jak są no. Tych lamp. No to u góry jest ten panel fotowoltaniczny wmontowany, no i one działają na zasadzie słońca. Naświetla i przetwarza na prąd. Czyli jak? Jeszcze raz pan powie, bo ja nie kumam czaczy troszkę, bo ja nigdy się tak nie interesowałem takimi rzeczami. To jest lampa LED-owa, jak to wygląda? To jest lampa solarna, słoneczna. Mhm. Pod spodem są zamontowane... Ale to normalnie się opalać idzie pod taką lampą? Proszę? Idzie się normalnie opalać pod taką lampą, czy jak to wygląda? Nie, oświetlać może. Bo pan mówi, że to solarna jakaś jest. Solarna to znaczy ona jest w ten sposób, że na wierzchu tej obudowy lampy jest taki panel solarny. No. Ja już nie wiem, czy mam gadać do niego. Gadam, tylko leję wodę, żeby ktoś odebrał. I ten panel przetwarza tą energię słoneczną na prąd i te żarówki wtedy świecą. Aha. Także tam nie trzeba przewodów, ni nic, ona jest bezprzewodowa. Ona tylko na zasadzie słońca działa. Dobra. I się wtedy pali tam w nocy. Ma czujnik zmierzchu, czujnik tam ruchu i wtedy o zmierzch zapala się i świeci do świtu. No, rozumiem. Dobra, proszę pana, to poczeka pan chwilkę, ja zaraz sobie zapiszę wszystko i się zapytam później żony, dobra? To poczeka tam pan, są trzy ja pójdę. Rodzaje. Dobra, ja lecę po kartkę szybko. Jestem za sekundę, okej? Okay? No dobrze. Halo? Z kim tata rozmawia? Z kim tata rozmawia? Proszę? Z kim tata No. Z kim tata rozmawia? Halo, z kim tata gada? Ze mną. Aha. A to wujek? Nie wujek. Nie jestem nieznajomym. A jak to? Czemu tak się stało? No bo tata zadzwonił do mnie i rozmawiamy, wiesz, na jakiś temat. Aha. Chciał się coś No, tata chciał się coś dowiedzieć. Pan podrywa mojego tatę? Nie podrywam. Tata się tylko czymś interesuje i pyta. Dla dorosłych temat? Nie, temat, no dla dzieci też może być temat. A jaki temat? Temat lampy takie oświetleniowe. Aha. Z dziecką. Aha. Dobra, ja dam tatę zaraz. Dobra, to czekam na tatę. Dobra. Jezu, nikt nie odbiera tego, kurczę, dziadostwa.
Ja już nie wiem, co mam gadać z tym chłopem. Tu poczta głos. Proszę pana? Tak? Nie ma taty? Idzie, bo on był na strychu. A wie pan, że my na strychu mamy myszy takie duże, dziady głupie. Mhm. No, pan ma myszy w domu? Ma pan myszy w domu? Dobrze. No, to czekam tatę. Jest już tata? Idzie. Zaraz. Dobra. Idzie. Już daję. Tato, trzymaj telefon. Ostatnia szansa, musi odebrać. Tato, trzymaj. Tak, słucham. Halo? Tak, słucham. No, ja rozmawiałem z panem. W jakiej sprawie? Proszę? W jakiej sprawie? O, coś o lampach pan pytał. Nie wiem, czy to pan, czy ktoś inny. O lampach? Tak, lampy oświetleniowe. Pytał i odszedł, że coś... To pomyłka. Coś przełączyło chyba. No to nic, przepraszam. Nie ma sprawy. Tak? A bramy tak, ale nie lampy. Ja w sprawie bramy, bo szwagier się pomylił z tą lampą. Nie? Wie pan, o co chodzi. I jestem zainteresowany. Słyszy pan? Dobrze, proszę powiedzieć, jakie pan ma bramy, jakie tego tam ma, jakie bramy. No ja za Elix dzwonię, halo. To też jakieś podwójne połączenie, nie wiem, co to się dzieje. Podwójne chyba było, bo ja z dzieckiem jakimś rozmawiałem. A to przed chwilą ktoś mi mówił inny głos o automacie do bramy. O czym? Halo! O automacie do bramy. No teraz znów głos dziecka jakiś słyszę, ale nie wiem, co to jest. Kurde, ja też właśnie coś słyszę, ja chcę kupić ten, bramę. To ja mam problem, jakby pan był miły od bramy, do mnie jeszcze raz. Jeszcze raz, dobrze? Bo ja, no poczeka pan chwilę, bo no przecież normalnie rozmawiamy, jo? Teraz wszystko jest w porządku, no teraz a to się mierzy. A pan od lampy co robi? Halo, bo lampa, a z lampą co? Ale to ja z lampami nie mam. To ja mam znów coś wspólnego, to nie wiem co, ten pan na dwa te połączenia ma. Nie, ja dzwonię w sprawie bramy i lampy. To musi pan osobno dzwonić, bo to dwie różne osoby są, widzę. Ale nie. O Boże, pan Bogdan. I pan Janusz. Nie. No pan Janusz tak. A ja tu Janusz jestem. Ale to musimy rozłączyć i połączyć się jakoś inaczej. Nie, właśnie tak jest dobrze, tak jest dobrze. Załatwmy sprawy. Dobra. To powie mi pan teraz od bramy, ile pan tak. Za bramę bierze, dwuskrzydłową. Mhm. Rozumiem. No co? Halo, no co? No jestem od tej bramy do dwuskrzydłowej, mhm. No i ile pan bierze za dwuskrzydłową bramę? Proszę mi powiedzieć, jaka to jest brama, czy to jest szerokie słupki, wąskie słupki? Szerokie. Szerokie. To, ja bo ja się boję, że ja się nie zmieszczę do tej bramy, powiem panu. Na pan z Jońca, ewentualnie z jakichś kinkierów zrobione, tak? Co? Słupki jest z kinkiera wykonane? Tak. No to i gdzie to jest? W Karlin, 23 km od pana. Od Białegostoku, tak? Tak, normalnie. Mhm. A panie Januszu, jak z tymi lampami sytuacja wygląda, pan powie? No nie, pan jak oglądał, to pan jak będzie chciał, to niech pan sobie wybierze. Wtedy mnie poinformuje. Ten słucha z tymi lampami, co my gadamy? No dobra. To tak o, to teraz sprawa lamp. To ile pan za tą lampę by chciał? No nie wiem za którą, bo tam są trzy rodzaje. Za 850 zł tą, taką. Ona jest solarna. 861 chyba to. Taka. No to pan zna cenę, no to tyle. No, to niech będzie. To za 850. A pan od bramy 2500 ode mnie weźmie?
Ale to wie pan, to jest cena automatu, do tego dochodzą jeszcze. Ewentualnie ilość pilotów, które pan był zainteresowany, bo w zestawie jest tylko jeden. No, 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 rozumiem. Oprócz tego dochodzi jeszcze lampka sygnalizacyjna, jeżeli pan do niej chce. Wujek Bogdan? Halo? To się, dziecko teraz się włącza? Kto to był? U kogo? Nie wiem. Teraz jakieś dziecko się tam włącza do mnie. To u pana Januszu. Dobra, panie Januszu, te lampy to jak z tymi lampami robimy? To ma pan tam moje namiary, maila, to proszę napisać, którą i tak dalej. I adres swój. To znaczy, żeby ja mieszkam w Karlin, wie pan? Proszę? Kurde, piciem się oblałem, bo pan tak szybko pytanie zadaje. Chwila. Ale mi się wylało, wie pan? Zalałem sobie całą koszulę. Bo pan tak szybko gada. Czemu pan tak gada szybko? Kurde. Żeby przekazać panu coś. Dobra, dobra, jestem. Panie Bogdanie? Tak? Dobra, czyli 2500 pan weźmie za bramę, za lampę 850. Czyli 3350 muszę przygotować i kiedy panowie mi to zamontują wszystko? Ale zaraz. Pan dzwonił z Eliksa, tak? Znalazł moje informacje na Eliksie, prawda? Tak. To tam jest napisane 2500 zł, to jest koszt zestaw. Plus montaż za dodatkową opłatą. Nie, pan za 2500 sprzedaje bramę. Kiedy mi panowie to zamontują? Panie Januszu, z lampą jak sytuacja? Pan mi musi przesłać swoje dane i kurierem wtedy panu wysyłam. A pan nie przyjedzie, pan nie zamontuje tej lampy. Wie pan, gdzie ja jestem? Ja jestem na Dolnym Śląsku. To gitara. Wsiada pan w busa i pan przyjeżdża do Karlin. To tam ile kilometrów jest? Białe 23 tak? kilometry, no. No z tego, z Dolnego Śląska to trochę więcej. 23 to wyjdzie. Powiem panu, z tą bramą to się dogadamy, nie? Za 2500 tam pan normalnie zamontuje, przyjedzie i tak dalej. A z lampą to wtedy kurierem to załatwimy. To pan na tym, na aukcji internetowej. Bo wy jesteście, bo tak. Wy jesteście ogólnie z jednej firmy, nie? No nie pan, to jest jakieś żarty chyba. Słucham? No ja też uważam. Albo pan żartuje, albo... Wujek Janusz? Ale tak. Bo... kurde. Teraz ciężko mi się dogadać, tu jakieś dziecko słyszę, tu pan Janusz tutaj. Ja mam prośbę, niech pan jeszcze raz zadzwoni do mnie na sprawie automatu do bramy. Dobrze, to najpierw się teraz rozłączymy. To ja do was... No, najlepiej, bo po prostu przeszkadza, no. Nie, to ja do was zadzwonię jeszcze raz, tak? Dobra. Jeszcze raz do nich dwóch. To są dobre oszołomy. Siema Facel, pozdro mordo. Abonent jest czasowo niedostępny. Poinformujemy go o próbie twojego połączenia. Nie, ja wyłączył telefon. O, idzie. Tak. No, dobra, jestem. Jak robimy? Głosowa plusa. Halo. Ale nagraj wiadomo. Słyszy mnie pan? Panie ja Bogdanie. Nie wiem, co się dzieje, że pan, jak pan wybiera, to chyba trzeba telefon naraz wychodzi. Cholera, bo wie pan, bo ja mam taki telefon, że mi po normalnie robi konferencję. A, rozumiem. Bo ja dwie sprawy naraz zawsze załatwiam, tak jest szybciej. No, przynajmniej trzeba z jednej osobą dokładnie się dogadać, żeby można było z drugą rozmawiać później. Co? Dobra, w każdym razie, wie pan co, no ja jestem... Ale jeszcze raz, co pan mówił? Mówię, że zajmuję się tymi automatami do bram. I rozumiem, co? Pan już ma bramę. Pan za szybko gada, tak? Pan za szybko gada, spokojnie. Nikt pana nie goni, luźno. To pan jest zainteresowany automatem do bramy, tak? Za 2500 zł. To ja panu za te pieniądze mogę sprzedać, ale ja za te pieniądze nie będę montował. Normalnie pan przyjedzie, zamontuje, ja panu flaszkę postawię. Tak, tylko to ja za dwa dni nie będę siedział za parę złotych montowu, wie pan to pan. Znaczy, no za flaszkę, no. Powiem panu, że w Polsce flaszka to jest bardziej cenna niż, no... Ja rozumiem, może ja na przykład tak, ale nie. Mechanicy biorą za naprawę auta, załóżmy, nie wiem, jakąś tam kwotę. Flaszka kosztuje 5 dyszek i za flaszkę idzie się dogadać. Panie, kochany. No ja za flaszkę tego montować nie będę, no ja mówię, 2500 kosztuje... Panie, ale jaka flaszka, panie? A z montażem... Ja mam...
Ja mam, proszę pana, złotego Jack Danielsa dla pana postawię na stół normalnie. Ja nie rozumiem, nie ma sprawy, ja też mogę panu postawić, ale chodzi o to, że jeśli chodzi o rozmawiamy poważnie na temat montażu do bramy, to jest pora 3000 zł. To kwestia, jeszcze to pan będzie sobie życzył na miejsce, to mam panu wykonać. Kurde, nie wiem, to ile ja bym musiał wyłożyć siana na taką bramę z montażem? Jeżeli mówimy o bramie do szerokich słupków, to jest około 3000 zł. No już, 8. Halo? 8. Co 8? No już, 8000. Pan chyba żartuje. Dobra, nie mam, niech pan kogoś innego zadzwoni. Dość, dobranoc. Kurde. Ja dzisiaj głupawka jakoś mam. Dzisiaj nie będą fajne telefony, nudne bardzo. Hmm.